My wszyscy przy jednym stole powinniśmy szukać najlepszych form walki z pandemią i tak jak powiedziałem, jeżeli takie osoby jak pan Horban nadal się będą wypowiadały, to nie ma gorszej antyreklamy dla szczepień niż właśnie buta i arogancja takich właśnie ludzi, którzy grożą nawet posłom nożem, więc... Ale kto grozi posłom nożem? No, na przykład profesor Horban. W jaki sposób? No przecież mi groził nożem i pani Siarkowskiej. Nie dostał żadnej reakcji pana premiera w tej sprawie nie było. Cały czas żądam od pana premiera odwołania tego człowieka z Rady Medycznej. Nie może być tak, że człowiek, który wypowiada się w imieniu polskiego rządu... Ale pan tę sytuację, bo przepraszam bardzo, myślę, że ani ja, ani większość naszych słuchaczy i widzów nie pamięta sytuacji. Publiczna deklaracja pana profesora o tym, że otwiera mu się nóż i chętnie by tego noża użył w stosunku do posłów, no to pokazuje. Przede wszystkim dialog, jeszcze raz dialog. Nie ma tego dialogu. To jeszcze bardzo krótko, panie profesorze, dwie kwestie chciałam poruszyć. Czy panu się otwiera nóż w kieszeni, jak pan widzi posłów, którzy jeżdżą do domu dziecka i tam uniemożliwiają zaszczepienie dzieci? No tak. Gdybym umiał się posługiwać tym nożem, to pewnie bym się posłużył. Oczywiście. Może prędzej igłą, żeby ich po prostu zaszczepić, żeby przestali opowiadać to, co rozwożą po świecie. Nie ma szczepionki na głupotę, niestety.